tym materiale dowiecie się, dlaczego nie możecie zdobyć fotolców z ratowania świata. Pamiętajcie o oglądaniu do końca, aby dowiedzieć się wszystkich najpotrzebniejszych informacji. Oraz pamiętajcie także o zostawieniu łapki w górę, suba dzwoneczkiem oraz o wbiciu na Discorda. Link znajduje się w opisie, ponieważ użyłem w tym filmie bardzo dużo pracy i po tym długim wstępie zapraszam do oglądania. A więc tak, zacznijmy od tego, że fotolce to waluta w grze, którą możecie wydawać w sklepie na różne akcesoria, takie jak skórki, kilofy, plecaki, muzyki i wiele więcej. Ale jak dobrze wiecie, kiedyś była możliwość zarabiania fotolców nie tylko z karnetu Battle Royale, czyli zakupowanie karnetu i wypełnianie wszystkich jego poziomów, ale było także można zdobywać fotolce z ratowania świata, zarobienie różnych rzeczy w tym właśnie trybie. Na przykład można wymienić taki przykład jak codzienne logowanie się, gdzie co 7 dni dostawaje się fotolce, robienie ochron burzowej tarczy, misje codzienne itp. itd. Kiedyś, żeby mieć dostęp do ratowania świata, musieliście zakupić jeden z 4 pakietów, który zaraz wymienię razem z cenami. Pierwszym pakietem był pakiet Fundatora, który kosztował $40, czyli około 160 zł. Drugim pakietem był pakiet Fundatora Deluxe, który kosztował $60, czyli około 230 zł. Trzecim pakietem był pakiet Fundatora Super Deluxe, który kosztował $40, czyli około 350 zł. I czwartym, ale zarazem najdroższym pakietem był pakiet limitowana edycja pakietu Fundatora, który kosztował $150, czyli około 600 zł. I jeżeli zakupiliście tą najdroższą wersję, to po dodaniu pierwszego pakietu, który uniemożliwiał już zarabianie fałdolców, czyli dowódczyni drużyny metalowych, dostawaliście 8000 fałdolców oraz cały pakiet właśnie za darmo. Jeżeli chcielibyście odcinek, w którym opisuję dokładniej każdy z tych pakietów, to dajcie znać w komentarzach. Jak dobrze wiecie, Epic Games wycofał możliwość zarabiania fałdolców, a stało się to dokładnie 30 czerwca 2020 roku, czyli w sezonie drugim rozdziału trzeciego, wprowadzając pakiet dowódczyni drużyny metalowych, który kosztował około 79 zł. Ten pakiecik dawał wam możliwość do dostępu kampanii ratowania świata, czy inaczej po prostu mieliście dostęp do trybu ratowania świata i mogliście grać po zakupie tego pakietu. Dostawaliście także wyzwania na 1000 fałdolców, bohatera do ratowania świata, schemat broni, skórkę, którą można było użyć w obu trybach, czyli mogliście używać w trybie ratowania świata oraz w trybie Battle Royale, oraz plecak, który tak samo mogliście używać w obu trybach. A teraz przejdziemy sobie do osób, które mogą zarabiać fałdolce z ratowania świata, także jeżeli zakupiliście tryb ratowanie świata przed pakietem dowódczyni drużyny metalowych, czyli bardziej dokładnie to było to po prostu przed datą 30 czerwca 2020 roku, to macie możliwość zarabiania fałdolców z takich rzeczy jak codzienne misje, ochrony burzowych tarcz, misje poboczne, czyli na przykład zlikwidowanie 20 mimików i tym podobne. A teraz przejdziemy sobie do osób, które niestety nie mogą zarabiać fałdolców z ratowania świata. Także jeżeli zakupiliście Fortnite ratowanie świata po dacie 30 czerwca 2020 roku, czyli gdy zakupiliście pakiet dowódczyń drużyny metalowych lub inny pakiet po tej dacie, to nie możecie zarabiać fałdolców ze wcześniej wymienionych rzeczy, a jedynie co możecie zarobić to fałdolce z pakietu, czyli na przykład jeżeli w pakiecie dowódczyń drużyny metalowych macie 1000 fałdolców, to tylko tyle możecie zdobyć, nie więcej. Tak samo to działa, jeżeli kupiliście, załóżmy, pakiet Złom i Ogień, który aktualnie znajduje się w sklepie i kosztuje 76 zł, zawiera on 1500 fałdolców i wszystkie wymienione wcześniej rzeczy, czyli właśnie skina, dostęp do Fortnite ratowania świata, właśnie fałdolce, plecak i tak dalej, i zawiera on inną ilość fałdolców, to tylko tyle fałdolców możecie zarobić, ile jest wymienionych w tym pakiecie, nie więcej, nie mniej. A jeżeli chcielibyście, abym zrobił kolejne odcinki związane z Fortnite ratowaniem świata i nagrał kolejne filmy właśnie tego typu, czyli typu poradnikowego, to napiszcie w komentarzach, jaki poradnik mógłbym wam nagrać, z czym macie problem, a ja zrobię research, nagram filmik i postaram wam się pomóc. Jeżeli wam pomogłem, to pamiętajcie o zostawieniu suba dzwoneczkiem, łapki w górę, włączeniu tego filmu do swoich znajomych oraz o wbiciu na Discorda, linka macie w opisie, ponieważ bardzo pomogłoby mi to z rozwoju mojego kanału, rozwoju zasięgów, także jeżeli jest więcej łapek, więcej komentarzy, to YouTube będzie promował ten film dalej, także bardzo wam dziękuję, to na tyle i co, do następnego. Siemano!